Jesteśmy już kochani, znaczy ja jestem u Państwa w domach po tej króciutkiej przerwie, no i zabieramy się do roboty. Jeżeli macie Państwo świeczuszki, to proszę, żebyście zapalili małą świeczuszkę. Usiedli tak, żeby Wam po prostu nikt nie przeszkadzał, żebyście zapamiętali te bardzo krótkie ćwiczenia. Po co ja chcę Państwu je pokazać? Po co ja Państwu Was zachęcam, żebyście po prostu je wykonywali? Otóż, kochani, taki czas, jesień, coraz mniej słońca, coraz mniej energii. Często wracamy zmęczeni albo w ogóle mamy taki spadek nastroju, że nie możemy, nie chce nam się nawet podnieść z łóżka, prawda? To takie ćwiczenia uwrażliwiające na energię i energetyzujące pomagają nam po prostu być w lepszej kondycji, pomagają nam obudzić się, pomagają nam wprowadzić w nasz organizm więcej energii, a to jest takie fajne, czyli po prostu nie chodzimy wtedy śpiący, tylko jesteśmy pobudzeni. Myślę, że i bardziej wtedy zadowoleni, weseli, lepszy nastrój nam towarzyszy. Czyli to jest, kochani, bardzo, bardzo ważne. A jest wiele sposobów. Opowiadałam Państwu na przykład o śpiewaniu samogłosek. Cudownie energetyzuje poszczególne centra energetyczne. Mam nadzieję, że Państwo to robią, prawda? Jak starczy chwilka czasu, to jeszcze dzisiaj sobie zaśpiewamy te samogłoski, żebyście sobie Państwo przypomnieli. W każdym razie mam nadzieję, że już zapalone świeczuszki i zechcecie Państwo ze mną po prostu poćwiczyć. To są bardzo proste ćwiczenia, pomagające po prostu wzmocnić naszą siłę, naszą energię, żeby nie towarzyszyły nam, zwłaszcza jesienią, takie spadki nastrojów i spadki równocześnie energii, żeby nam się chciało chcieć po prostu. Czyli kochani, pierwsza sprawa. Usiądźcie sobie wygodnie, żeby nic Wam nie przeszkadzało. Kręgosłup powinien być prosty. To jest tak, jeżeli chcecie siedzieć, to siedźcie. Ja muszę siedzieć tu, prawda? Ale mogłabym też stać. Jeżeli chcecie stać, to oczywiście nie musicie siedzieć. Tylko żeby ta postawa była z wyprostowanym właśnie kręgosłupem, żebyście się tak nie garbili i to jest najlepsze, co możecie zrobić. Więc dowolność. Albo na siedzący, albo na stojący. Mam dłonie, czyli mając dłonie jakby przygotowane, co musimy zrobić? To jest taka wstępna rzecz. Musimy zacząć pocierać dłonie. Trzemy mocno, mocno, żeby aż się zagrzały. Jak już potrzemy, to strząsamy, proszę bardzo, strząsamy, a potem zaciskamy mocno w pięść. Z taką siłą i energią. Trzy razy to zróbmy, dobrze? Pocieramy, strząsamy. Nic nie wizualizując na razie i zaciskamy. I jeszcze raz pocieramy, strząsamy i zaciskamy. Wychodzę podobno z kadru, więc muszę, ale wiecie Państwo o co chodzi. Dobrze, to ja już będę tu bliżej. W każdym razie to jest takie przygotowanie. Mam nadzieję, że zrobiliście już Państwo. I teraz robimy kilka głębokich oddechów. Jak sobie robimy te kilka głębokich oddechów, to wyobrażacie sobie, że wraz z powietrzem pobieracie z tego, co Was otacza, można sobie pomyśleć, z wszechświata, z tego całego pola, co Was otacza, po prostu życiodajną energię. Czyli robicie taki wdech. Wyobrażacie sobie, że przy wdechu Was otacza ta życiodajna energia i Wy ją pobieracie, po prostu ją pobieracie. Pobieracie ją przy pomocy wdechu, wchodzi do Waszego ciała i przy wydechu wychodzi przez nogi i łączy się z Matką Ziemią. Zróbcie tak trzy razy, czyli wdychamy energię z Wszechświata, czyli z otoczenia, prawda? Mamy ją w sobie, chwilę trzymamy, licząc do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. I wyobrażamy sobie przy wydechu, jak wychodzi z nas i wychodzi przez nogi, łączy się z Matką Ziemią. Zróbmy sobie tak trzy razy. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydech idzie przez nas, przez nogi, aż do Matki Ziemi. I jeszcze raz. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, trzymamy i wydychamy, idzie przez nasze ciało
i łączy się przez nogi z Matką Ziemią pięknie. I teraz następne ćwiczenie, znowu pobieramy energię z Wszechświata, ale przy wydechu musimy sobie wyobrazić, że ta energia wypływa przez ręce. Spróbujcie, kochani, to bardzo łatwe. Pobieramy energię. Raz, dwa, trzy, cztery, trzymamy i wydychamy przez ręce. Wychodzi przez ręce. Czujecie jakąś zmianę w rękach? Robimy tak trzy razy. Pobieramy. Trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydychamy przez ręce. Wychodzi przez ręce. I jeszcze raz. Wdychamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydychamy przez ręce. Dłonie się nam energetyzują. A teraz tak samo trzy razy. Wdychamy z Wszechświata, ale potem ta energia wychodzi nam przy wydechu przez ręce i nogi. Kochani, spróbujcie, to naprawdę jest łatwe. Wdychamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymujemy, a potem przy wydechu proszę sobie wyobrazić, że energia wychodzi przez dłonie i stopy. Uff, jak się energetyzują. Jeszcze raz. Wdychamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I przy wydechu wychodzi przez dłonie i stopy. Pff. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I wychodzi przez dłonie i stopy. Pff. A teraz, robimy inaczej. Teraz wdychamy energię z ziemi. Proszę, jak trzymamy stopy na podłożu, proszę sobie wyobrazić, że przy wdechu wciągamy przez stopy energię ziemi. Czyli wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, a wypuszczamy przez dłonie i oczy, kochani. Wychodzi tu i wychodzi tu. Jeszcze raz z ziemi. Zatrzymujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I wypuszczamy przez dłonie i oczy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie oddychamy i wypuszczamy przy wydechu. Przez dłonie i oczy. Teraz wyobrażamy sobie, że wdychamy energię przez czubek głowy. Wdychamy. Raz, dwa, trzy, cztery. A wydychamy przez oczy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydychamy przez oczy. I jeszcze raz. Czubek głowy pobieramy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydychamy przez oczy. I teraz znowu wdech przez czubek oczy, ale wydychamy przez ajnę, czyli punkt między brwiami. Robimy tak trzy razy. Uwaga, czubek głowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydychamy przez ajnę. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Wydychamy przez ajnę. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I wydychamy przez ajnę. A następnie czubek głowy i serce. Wydech przez serce. Trzy razy. Uwaga. Serce, wydech.
Jeszcze raz. Czubek głowy. Serce. Jeszcze raz. Czubek głowy. Serce. No jak? Następnie jest czubek głowy, kochani, czyli wdech przez czubek głowy, wydech przez jedną rękę, prawą, czyli wdech, wydech przez prawą rękę, całą. Trzy razy wdech, wydech. I jeszcze raz wdech. Wydech. I teraz zmieniamy rękę, czubek głowy, wdech. Wydech przez lewą rękę. Wdech. Wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. A wdech teraz przez czubek głowy, wydech przez obie dłonie. Uzdrawiamy. Wdech, czubek głowy. Wydychamy przez dłonie. Czubek głowy. Przez dłonie, czubek głowy, przez dłonie. Teraz możecie usiąść jak stoicie i kochani, teraz robimy tak, składamy dłonie, zbliżamy do siebie dłonie, skupiamy się na doznaniach między dłońmi, to jest bardzo ważne, czyli co? Oddalamy dłonie bardzo powoli, i przybliżamy dłonie bardzo powoli, bardzo. I zwracamy uwagę, do jakiego momentu po prostu wyczuwamy coś między nimi. Czyli jak przybliżamy, gdzie już czujemy. Możemy czuć mrowienie, możemy czuć ciepło lub inne doznania. Kochani, po pierwszym razie możemy też nic nie czuć. Moje dłonie, tak jakby ktoś szpileczkami kłuł, w ten sposób się zachowują. A jak u Państwa, czyli przybliżamy, ja już dawno czuję energię, ale na siłę, tu jest takie gęste się robi, na siłę, na siłę, na siłę, na siłę, mam energię między dłońmi. I teraz oddalamy i staramy się skupić na doznaniach, do jakiego momentu czujemy tą energię, jak szeroka ona jest, co jeszcze czujemy, kochani. Próbujcie. I oddalamy. Kochani, myślę, te ćwiczenia, które przerobiliśmy, bardzo pięknie pomagają właśnie uwrażliwić się na energię. Mało tego, pomagają nam, kochani, że jeżeli spotkacie, na przykład nawet już mam oczy zamknięte, tak jestem skupiona na tej energii. Zapomniałam, że już mówię do Państwa bez pokazywania ćwiczeń. Kochani, to bardzo się Wam przyda, właśnie, żeby się doenergetyzować, jak czujecie spadek nastroju. To bardzo się Wam przyda, na przykład. Jeżeli wasi najbliżsi, będzie ich bolała głowa na przykład, prawda, to możecie taką piękną, dobrą energię, którą czerpiecie tak naprawdę z wszechświata, to nie jest nic waszego, wy niczego nie dajecie, kochani, bo najgorzej to jest tak, jeżeli człowiek nie zna się na czymś, nie umie, a przekazuje swoją energię, bo może się okazać, że ta energia wręcz działa szkodliwie albo przekazuje jakieś kolory. Komuś innemu, to też trzeba na to uważać, bo musimy się na tym znać. Nieraz możemy zbyt silny kolor wysłać komuś i zamiast wyleczyć, pomóc na przykład w bólach głowy, to może to zadziałać z odwrotnym skutkiem, czyli możemy mu zaszkodzić. Czyli łączymy się z energią wszechświata.
przepuszczamy przez swoje ciało całą tą energię, a potem możemy naszym najbliższym, nawet jak boli ich głowa, i niekoniecznie musimy wziąć dłonie tak i wysyłać, możemy po prostu przytulić głowę najbliższej osoby, prawda? Potrzymać na głowie, potrzymać za kolano, za łokieć, tam gdzie boli, za głowę, prawda? Z takimi dobrymi energiami. Ale powinniście Państwo te ćwiczenia po prostu robić codziennie. To zajmuje raptem, kochani, 5 minut, 5 minut. Czyli jeszcze raz powtarzam. Pocieramy dłonie, strząsamy, zaciskamy, żeby się tak przygotować, a potem robimy kilka głębokich oddechów, prawda? I wyobrażamy sobie, że pobieramy energię z wszechświata, czyli wdech, te fale po prostu z wszechświata wchodzą do nas, zatrzymujemy na chwilę oddech i wydychamy tę energię przez stopy i łączą się z energią Matki Ziemi. Następnie wdychamy, zatrzymujemy i wypływają energię przez ręce. Następnie wdychamy energię i one potem przy wydechu wypływają jednocześnie z rąk i z nóg. Potem wciągamy energię już nie z wszechświata, ale z Matki Ziemi, dającą stabilność, poczucie bezpieczeństwa i taką naszą pewność, prawda? Czyli wdech przez stopy, nogi, aż do całego ciała z Matki Ziemi, prawda? I potem wypuszczamy tą energię przy wydechu przez ręce i oczy. Ręce, oczy. Proszę o tym pamiętać. I po wdychaniu energii od Matki Ziemi teraz się skupiamy na czubku głowy i cały czas wdychamy przez czubek głowy, wydychamy przez oczy. Czubek głowy, ajna, czyli punkt między brwiami, czubek głowy, serce. I zobaczcie Państwo, czubek głowy, prawda, oczy, prawda, czubek głowy, ajna, prawda, to tak no prawie po kolei, proszę o to na tym pamiętać. Potem czubek głowy, serce, wydychamy przez serce. Czubek głowy, jedna ręka, czubek głowy, druga ręka. Także to wszystko robicie Państwo po kolei. I co nam zostało? Jeżeli już wszystkie te wydychamy przez dwie ręce, po prostu czubek głowy, obie dłonie, prawda? I jak już dokończymy to, czyli wydychamy energię, energetyzujemy obie dłonie, po prostu zbliżamy dłonie i patrzymy. Czy wyczujemy energię, uwrażliwiamy się na energię, robimy takie ćwiczenia, co czujemy, czy tu czujemy jakieś, że ta energia jest, że powietrze jest jakieś bardziej gęste. Musicie Państwo sobie poćwiczyć, popatrzeć. W każdym razie, mili Państwo, to naprawdę bardzo pomaga. Dlatego dzisiaj zrobiłam z Państwem te ćwiczenia, żebyście po prostu w domu sobie poćwiczyli i żebyście po prostu lepiej się poczuli, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Zostało mi 5 minut, więc może przebiegniemy szybciutko po wszystkich czakrach. Zaczniemy od czakry bazowej, czyli wtedy skupiamy uwagę na czakrze bazowej, na swojej, znajdującej się między genitaliami i po prostu wizualizujemy kolor czerwony, czyli U, prawda? Śpiewamy samogłoskę U, żeby się doenergetyzować, żeby poczuć się bezpiecznie w życiu i żeby ten kolor pięknie wibrował. Proszę sobie wyobrazić ten kolor jako piękną czerwień. Czyli na wdech i śpiewamy sobie U. Zamykamy oczy, to będzie najlepiej. Tak, możemy trzymać tam dłoń sobie. Teraz przechodzimy wyżej do sakralu, czyli tu i sobie śpiewamy O. W sakralu kolor bardziej pomarańczowy, dwa palce poniżej pępka. Śpiewamy sobie O samogłoskę, ale takie zamknięte, czyli robimy sobie takie O z ust. O. Trzymając dłoń tam, wizualizując kolor pomarańczowy, śpiewamy O. O. Ja to robię bardzo cicho, bo nie chcę, żeby wydawca ogłuchł, wiecie Państwo, bo mam tu mikrofon. W każdym razie przypominam, że śpiewamy sobie O. Idziemy dalej, splot słoneczny, dwa palce powyżej pępka, kolor żółty, prawda? Trzymamy sobie tu dłoń, nie widać mojej dłoni, w każdym razie jest tam i śpiewamy O otwarte, czyli nie robimy takiego ryjka okrągłego, tylko robimy O otwarte.
O, w ten sposób. Przechodzimy do serducha. Tu wizualizujemy sobie kolor różowy, prawda? Serce. I śpiewamy sobie A, samogłoskę A, która symbolizuje i miłość, i bezpieczeństwo i tak dalej. Czyli śpiewamy sobie A. Dźwięk otwarty te A, czyli usta muszą być bardzo kochani, szeroko otwarte. Mamy tu, trzymamy dłoń przy serduchu, wizualizujemy różowy albo jasno, piękny, zielony kolor i śpiewamy sobie A. A, szeroko, szeroko. A, prawda? I teraz przechodzimy do gardła. Tu możemy sobie zwizualizować piękny kolor niebieski, na przykład taki turkusowy, prawda? Trzymamy sobie dłoń na tej czakrze i sobie śpiewamy E. Oczywiście nie pokazuję Państwu metody, gdzie jest bardzo trudno, bo najpierw śpiewamy A z I i kiedy przechodzimy od A do I, to wychodzi nam E. Ale na razie wystarczy, kochani, jeżeli wizualizujemy ten kolor, trzymamy dłoń i śpiewamy sobie po prostu E. I przechodzimy do Ajny, czyli trzeciego oka, prawda? Tu trzecie oko, które jest odpowiedzialne za wszelkie zmysły. Kolor oczywiście indyko, czyli taki ciemny, niebieski. Mam nadzieję, że wiecie Państwo, jak wygląda kolor indygo. I śpiewamy samogłoskę I na wydechu. I, ależ tu wibruje. I, i została nam ostatnia, czyli czakra korony. Ta czakra nie może być niedoenergetyzowana, może być mniej lub bardziej rozwinięta. I tu śpiewamy mantrę OM, jedynie co możemy zrobić, prawda, żeby bardziej ją rozwinąć, czyli kontakt z tymi najwyższymi siłami. Czyli skupiamy się tam, na tym czubku głowy, na czakrze korony i śpiewamy sobie OM. Możemy tak, kochani, zrobić 3 razy. Jeżeli będziecie robili sobie Państwo takie ćwiczenia, jeżeli będziecie śpiewali sobie samogłoski, jeżeli będziecie robili jeszcze inne ćwiczenia oddechowe, które pokażę Państwu w następnych programach, bardzo proste, ale jednocześnie pomagające też doenergetyzować poszczególne narządy w ciele i pomagające leczyć te narządy, jedna z lekarek rosyjskich opatentowała nawet swoją tą metodę. Ja skupię się tylko oczywiście na głównych przesłaniach tej metody, żebyście Państwo wiedzieli, z czym to się po prostu je, że są takie metody, jako że program też jest o alternatywnych metodach leczenia i uzdrawiania. Czyli dzisiaj był pół na pół, mówiłam właśnie o autyzmie, mówiłam o tym, co stosować. W drugiej części pokazałam alternatywne metody energetyzowania i uzdrawiania. I ja myślę, kochani, że tak sobie zrobimy, że we wtorki będę mówić o ziółkach, o leczniczych i magicznych ich zastosowaniach, a w czwartki będę opowiadała Państwu o alternatywnych metodach uzdrawiania, wizualizacji, medytacji. Będziemy śpiewać mantry, będziemy palić ognie Homa, Agnihotry nie, no bo wiadomo, by trzeba było, żeby program był no, bardzo wcześnie rano, ale jak na razie, kto wie, latem może będziemy sobie palić Agnihotrę i tą poranną. Także myślę, że zapowiada się ciekawie. Ile ja jeszcze mam czasu? Muszę już kończyć, kochani. Do zobaczenia o 19:00. Zapraszam serdecznie. Razem z koleżankami będziemy czarować. Dziś dzień Jowisza, także warto z nami być. Serdecznie zapraszam. Za dziś dziękuję i pamiętajcie, że też jestem pod swoim numerem telefonu dedykowanym. Jak macie do mnie sprawy, to po prostu dzwońcie. Dzisiaj będę chyba w call center też zalogowana przez co najmniej 2-3 godziny. Za godzinkę się zaloguję. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, mili Państwo, i do zobaczenia.